Hej, witam was serdecznie, to ja, Kinezyna. I to jest kolejny odcinek Legacy of Kain. Co zrobiliśmy ostatnio, ponieważ ostatni odcinek był dość dawno. Udało mi się przekuć Rivera mocą światła, jeszcze jak byłam Razielem, i udało mi się wydostać w końcu z tego cmentarza. I w tym momencie wróciliśmy już do Kaina. I jesteśmy już przy pilarach. I tu gdzieś czeka na nas odpowiedź. Właściwie na Kaina czeka odpowiedź na jego pytanie. Więc myślę, że warto pomóc mu szukać. Tylko nie mam pojęcia jeszcze na razie, w którą stronę muszę iść. Przynajmniej śnieg pada. Mogę sobie popatrzeć. Chociaż dzisiaj za oknem już trochę leży śniegu. Tego jeszcze nie widziałam ku kolesia. Dobrze. Jak zwykle sobie muszę przypomnieć kombosy. Aj, no. Są jeszcze klawisze mniej więcej, pamiętam. Krzywiłam o wiele. I żyjesz już. Aha, bo ja mam naładowany miecz. Co on się tak siedzi? Gdzie oni są? A jak oni już tu padną, to wtedy jest najgorzej. To jest taki zwykły cios. A. Wszyscy? Nie wiem, taka muzyka, jakby jeszcze ktoś był. A nikogo nie widzę. Zastanawiam się, czy to jakiś rodzaj zagadki. Aj. Po prostu na to wskoczysz, Kane. Tam ktoś do mnie strzela. A tam właśnie. Więc jego muszę ściągnąć. Takich nie ściągnę. Trochę ich tam dużo. Może stąd dam radę. Aj. No wskocz na to, człowieku. Znaczy, wampirze. Dobra. Au. Nie, stąd i tak nie wskoczę, ale tam nie mogę wskoczyć, znaczy... Coś mi się kojarzy ten znak z Razielem. Więc... Może mnie wcale nie jest dane tam wejść. Dobra, próbuję ostatni raz i wtedy... Daję sobie spokój. A nie, cicho. Tylko, że teraz będą do mnie strzelać. Czemu mi się tak mylą guziki? Myślałem, że pamiętam sterowanie. No. Ostrożnie. I teraz... Dobra. Nie wkurzajcie mnie. Tym razem to nie była moja wina. Dobra. Au. Chciałam się ich jakoś pozbyć. Nie można tędy. Kurczę, nie widzę mojego celownika. Ale jestem za wysoko.
Au, moja tele... Ciekawe, moja telekineza nie ma takiego zasięgu, żeby się do was dorwać. A wy do mnie możecie strzelić, nie? Czyli teoretycznie nie... W walce z wami jestem bezbronna. Czy to w ogóle było jakieś inne przejście? Dobra. Idę zobaczyć tam. Czy tak mi na nich nie zależy. Tylko nie pamiętam, czy tam było... Można jeszcze gdzieś indziej iść. Mam nadzieję, że można było. Dobra. Jedzonkiem nie pogardzę. Aczkolwiek już je zbierałam. Zmaterializowało się. Ktoś mi zostawia. Dzbany z krwią. Widzicie choinki u góry? Trójwymiarowe są naprawdę mocno. O! Tam jest koleś. Au. Tak, to było głupie. Całkowicie zapomniałam, jak wampiry reagują na wodę. A reagują w ten sposób, że giną. Niespodziewane, prawda? Dopiero w momencie, kiedy zaczęłam skakać, pomyślałam o tym, czy on umie pływać. No chodźcie do mnie. Skoro oni tam są, to ja też powinienem się móc jakoś tam dostać. O! Trafiła w niego, ale... Ale to znaczy, że ja się naprawdę muszę pomęczyć i tam wskoczyć, bo tu nie bardzo mogę. I raczej nic z tym nie zrobię. I wychodzi na to, że tamto to jest jedyna słuszna droga, bo górami się nie dostanę. Te niewidzialne ściany. Zaszłabym ich jakoś od tyłu i tyle, a nie. Muszę kombinować. To znaczy, że ja znowu będę tu godzinę wskakiwać, po czym się okaże, że wcale nie mogę tam wskoczyć. O nie, zapomniałam, że jak się zabiłam, to oni znowu tu są. Tak to jest, jak się niepotrzebnie ginie. Po prostu cały czas mogę w nich telekinezą walić. Nie mam wrażenia, że Kane jest jakiś taki łatwiejszy niż Raziel. Au. Jakoś mniej mu też życia. A, dobra. Już mi się coś przypomniało. Mniej życia, a w tym momencie zaraz zginę. Bo... No cóż, byłoby to niefortunne. Jeszcze tu jakiś powinien być? Nie ma ich. Się coś bardzo niefajnie siedzi. Ej. A, dobra. Tak to jest, jak się nie myśli. Nie, nie zauważyłam tego wcześniej. Powiedzcie, wy też nie zauważyliście. Nie, pewnie widzieliście. Ale to mi jakoś nie szczególnie pomogło. Co to jest w ogóle? A, jeden z tych bonusów. No, dobra. Czy ja jestem w stanie stąd was dorwać? Nie, bo tu jest ściana. Au! Au! No. Co za skubańce jedne. O! Odkryłam coś nowego, widzicie? Podnoszą się. O, dobra, udało mi się ich przyciągnąć. Czekajcie, tak, jeszcze raz telekineza i któryś z tych guzików. O. Dobra, nieważne, ważne, żeby ich
się pozbyć. O, nabiłam go na kolec. A, jak miło. Ej, no dobra, ale teraz doszłam tu, ale... Czy ja stąd bym mogła się dostać? Gdziekolwiek indziej. Ja nie mam zielonego pojęcia. Dokąd ja mam iść, a nic mam zrobić? A, tu się nie złapał wcale. No. To jest naprawdę straszne i irytujące. Nie, w ogóle, czy ja muszę stąd wskoczyć? Czy ja tam w ogóle muszę wskoczyć? Tu. Jeszcze raz na to. Jeny! To jest niemożliwe, żebym aż tak nie umiała skakać. On się w ogóle mnie nie słucha. Ciekawe, czy właśnie stąd ja bym mogła tam doskoczyć. Masz szczęście, że się złapałeś, bo ci normalnie... Dobra, mogę stąd doskoczyć tu. Jest tu ktoś? A! Spadaj! Dobra, telekinezą powinien spaść. O! Weź się, nauczyłam ich na kolce nadziewać. Jest tu jeszcze jakiś? Nie, no, koniec gry, a ja się uczę nowych rzeczy. Po prostu świetnie. Ale lepiej późno niż wcale, prawda? A więc jeżeli skoczę i użyję, o, telekinezy tej automatycznie naprowadzanej, to ja ich sobie łapię. I w ten sposób mogę nimi którymś z tych innych klawiszy cisnąć na przykład na kolce. Offering only this empty vista. Was this another of Mobius's little jokes? Or a puzzle for which I had not yet found the answer? Mobius nas oszukał? Nie ma odpowiedzi? Nie. Zapewne jakaś odpowiedź zapewne jest. Co tam jest na dole? Chcę się rozejrzeć, a nie bardzo... Nie bardzo mogę. A, nie można się rozejrzeć. Ha! Co za świństwo. Mamy tu obelisk. This symbol seemed familiar. Perhaps I needed to recover another fragment of the balance emblem before I could proceed. Emblemat równowagi. Potrzebujemy. Trzeba będzie go znaleźć na pewno. Bo jakżeby inaczej. Co to jest w ogóle? Ja się to jakoś rozwalić? Stone disk. Super. Będziemy słuchać muzyki. Gdzie co przestraszyło mnie, że tu jest woda? Au! Jeny! Ale mi przestraszyli. Gdzie wy jesteście? Zawał mi próbują przyprawić. No dobra. Mógłbyś skoczyć. Dziękuję. Aj, a was nie za dużo trochę? Panowie? Tego muszę się pozbyć. Aj, aha, dobra. Nie tego, chciałam tego. O, dobra, idealnie. Trzeba się pozbyć problemu. A, tu jest... To jest ten cały czarownik. Więc go się trzeba pozbyć w pierwszej... kolejności. Bo... Aj, dobra, nie zjadłam go. Jeszcze żyje, więc nie mogę go zjeść. Ja nie do końca zawsze wiem, kiedy oni już... umarli. Szczęście u Kane'a... dość szybko idzie... karmienie się. Wszyscy?
Dobra, to teraz mogę się spokojnie na dole rozejrzeć i zobaczyć, czy coś tu jest w ogóle. Nie bardzo. Też nie bardzo. A tu zaraz pewnie zlecę. Nie, dobra, nie będę ryzykować. Tu jeszcze nie mam. Tu jeszcze nie mogę rozejrzeć. Przez mgłę czy co? Dobra. Wracam tam. Zapewne, że tam cokolwiek było. Ale gdzieś być musi. Mam ten cały dysk kamienny, który mi się powinien przydać. Znowu tam są, no przecież was zabiłam. Nie wkurzajcie mnie. Dobra. Tak gdzie? Nie ma żadnych kolców. O, dobra. To się przyda, bo ich jest dużo. To atak z góry ich trochę... Łucznika. Muszę iść do łucznika i coś się zacięłam. Dobra. Aj! Może reaguj na moje polecenia, proszę cię. Zaraz umrę przez ciebie. Właściwie to będzie moja... By była moja pierwsza śmierć... w walce. Bo w walce jeszcze mi się nie zdarzyło zginąć. Ostatni został. Nie żyjesz? Jeszcze. Się trzymał. Jeszcze się trzymał skubaniec, ale już się nie trzyma. Jeszcze tam gdzieś był łucznik. No może skocz i go. Dobra. Wszyscy... Przynajmniej mi się wydaje, że wszyscy... A jak nie wszyscy, to nie wiem, co zrobię. Właśnie nie do końca wiem, gdzie ja mogę znaleźć ten cały... emblemat równowagi. O nie, znowu trzeba walczyć. No pewnie, że tak. Jeszcze z cieniostworami, ja cieniostworu mi się nie najem. Co wy tu robicie, co? Sporo was. No chodźcie do mnie. Okej, okay, lubisz się w tym miejscu trochę blokować, nie? No niech pojedyncze ciosy są potrzebne, więc mi nie ma co się nawet wysilać zbytnio. Lepiej nie szarżować. Już zacznę kombinować, to zaraz dostaję, nie? Ale... Mam nadzieję, że oni się kończą. Jakieś posągi. Czy one są potrzebne w jakikolwiek sposób? Nie wiem, jakoś tak mi muzyka sugeruje, że jeszcze gdzieś są te stwory. A ja ich nie widzę. Więc może jednak ich nie ma. Tu już byłam. Nie chciałam tu zajrzeć. Stone disk. Wow, ale to mi nic nie mówi. Ten stone disk mi niewiele mówi. Bo nie za bardzo pamiętam, żeby było jakieś miejsce, w które mogłabym go na przykład włożyć. A może tam za krótko szukałam? Nie mam pojęcia.
Nie pamiętam za bardzo, co było tutaj na początku, dlatego się cofnę. Nie, ja się wcale nie przestraszyłam. Wow, to było fajne. Szkoda, że praktycznie udało mi się to zrobić przez przypadek. Jak zwykle ataki z góry są najskuteczniejsze dla mnie. O. W sumie okazuje się, że najskuteczniejsze jest mimo wszystko po prostu walenie ich jak popadnie. O! Cicho. Aha, dobra. Ale poczekajcie chwilę, zanim zacznę rozwiązywać zagadkę, dobra? Bo najpierw wolałabym się ich pozbyć. Czemu ja wcześniej tego nie używałam? To jest fajne. Dobra, chyba więcej nie potrzebuję. A nawet więcej nie ma. Dobra. Czy mało odkrywcza zagadka, bo ja jestem w 100% przekonana, że trzeba po prostu gasić ten ogień. No właśnie. I przekręcić to coś? Nie mam pojęcia jak. Znaczy w jaką stronę? Coś się nie powinno otworzyć? Byłoby miło. Dobra, to jednak nie jest taka prosta zagadka, jak myślałam, że jest. Tu nigdy nie było jakichś szczególnie trudnych zagadek, więc to też nie może być jakaś masakrycznie trudna. No dobra, kręcenie tym też nie ma sensu. Tu coś jest? Nie, bo stąd przyszłam w sumie. Już się nie można rozejrzeć. Ale tu się powinno móc rozejrzeć. Te zagadki nigdy nie są trudne, więc ta też nie może być żadnym koszmarem. To nie wiem, ile już trwał ten odcinek, ale trochę trwa. Więc dowiecie się, jak rozwiązać zagadkę w kolejnym odcinku. Do tego czasu spokojnie sobie wymyślę, co z tym zrobić, ale was teraz nie będę już męczyć, bo już i tak was męczyłam, skakując na tą małą kolumienkę. Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam was. Cześć!